Koncert z publicznością nie należy do rzeczy najłatwiejszych. Co jeśli muzyk ma 10 lat i jest uczniem szkoły muzycznej? Efektem może być dobra zabawa oraz nauka jednocześnie. Towarzyszyły one najmłodszym podczas cyklicznego koncertu Dzieci grają dzieciom, jaki odbył się w pięknej sali Filharmonii Zabrzańskiej. Wydarzenie ogromne, szczególnie dla tych młodych naszych uczniów, którzy z reguły pierwszy raz stają na tak wielkiej estradzie, z tak wielkim zapleczem, bo orkiestra symfoniczna to nie przelewki. Dzieci nie mają takich doświadczeń i świetnie, że mogą je zdobywać, ponieważ jest to wspaniała edukacja, ponieważ my kształcimy przyszłych muzyków. Z zasady każdego ucznia traktujemy jako przyszłego wirtuoza, więc takie doświadczenia, takie możliwości, które daje nam koncertowanie z filharmonią, są naprawdę wspaniałe. Czasami jest stres. Gram już drugi raz w filharmonii i przygotowywałam się około całego semestru. Koncert bywa także wyzwaniem dla profesjonalnych muzyków. Koncerty dzieci dzieciom to rzeczywiście dla nas i dla mnie osobiście duże wyzwanie, dlatego że młodzi artyści, którzy nierzadko po raz pierwszy w życiu stają oko w oko z orkiestrą symfoniczną, nagle powodują trema, stres, powiedzmy ogromna ilość widowni, przed którą stają. Te czynniki powodują, że nasze granie wcale nie jest takie łatwe. Są to utwory specjalnie przygotowane dla dzieci w odpowiednim wieku. Oczywiście nie byłoby koncertowych efektów, gdyby nie systematyczna praca. Uczy mnie pani Komorowska. Lekcje mam dwa razy w tygodniu po 45 minut. A w domu ćwiczę po pół godziny dziennie. Dzieci, które chodzą do naszej szkoły, które kształcą się, są wrażliwe muzycznie i lubią to robić. To nie jest przymus, to nie jest kara. Natomiast niestety albo stety, ponieważ rozwój cywilizacji następuje w zastraszającym tempie. Nasze dzieci, jak każde inne, mają mnóstwo zachęt do innego spędzania czasu niż ćwiczenie na instrumencie, ale jakoś sobie z tym radzą. Niektórzy z młodych wirtuozów mają już sprecyzowane plany zawodowe. Chciałabym na pewno skończyć drugi stopień szkoły muzycznej, a potem być może mogłabym uczyć w szkole muzycznej. Na koncert przygotowane specjalne utwory, odpowiednio dopasowane do możliwości najmłodszych wykonawców. Ta akcja prowadzona od wielu lat powoduje, iż mamy już skompletowany pewien zakres utworów, które dzieci w tak młodym wieku mogą wykonywać. Jest rzeczą logiczną, że młodzi artyści już chociażby z racji, powiedzmy, rozpiętości dłoni, nie wszystkie utwory z tej poważnej literatury mogą wykonywać, ale te dzieła, które dzisiaj zaprezentujemy podczas naszych koncertów, są odpowiednio dla wieku przygotowane. Trudna praca, ale bardzo wdzięczna. Praca, która powoduje, iż musimy być niezwykle skoncentrowani. Mówię o nas, o muzykach orkiestrowych, dlatego że to, co udało się przygotować na próbach, staramy się jak najlepiej naturalnie przekazać na koncercie, ale domyślacie się Państwo, że te właśnie czynniki, o których mówiłem, powodują, iż mamy czasami tak zwane niespodzianki, ale od tego jesteśmy zawodową orkiestrą, żeby sobie z tym poradzić. Opanowania i luzu mogliby się od najmłodszych uczyć profesjonalni muzycy. To jest mój pierwszy występ przed taką dużą publicznością. Nie odczułam tremy, nie stresuję się. Już na dużych koncertach byłam. Filharmonicy zabrzańscy bez żadnych oporów pomagają młodym ludziom w rozwijaniu ich talentów muzycznych. Przede wszystkim pojawia się zazdrość, dlatego że kiedy ja byłem bardzo młodym artystą, to nie miałem takiej możliwości zagrania z orkiestrą. Myśmy to wprowadzili kilkanaście lat temu. Jeszcze najzdolniejsi mogą z orkiestrą wystąpić. Ja takiego szczęścia nie miałem, będąc młodym muzykiem. Byłem pianistą, jestem pianistą z wykształcenia. Oczywiście swoją ścieżkę edukacyjną przeszedłem w odpowiednim czasie. Natomiast mnie akurat nie było dane zagrać z prawdziwą orkiestrą w odpowiednim czasie, ale potem, kiedy już zająłem się dyrygowaniem, to już te parę tysięcy razy miałem przyjemność stanąć przed orkiestrą, w związku z tym powiedzmy, że moje ambicje zeszły na plan dalszy. Teraz z wielką przyjemnością wykonamy i pomożemy tym młodym artystom w ich pierwszych krokach na zawodowej ścieżce rozwoju. Koncert Dzieci grają dzieciom to już cykliczne wydarzenie muzyczne w naszym mieście. Być może w przyszłości tych samych wykonawców, już nieco starszych, usłyszymy na scenach Polski, Europy, a może i nawet świata.